Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji o godzinie 9.15, Etyki Poselskiej o godzinie 9.30, Finansów Publicznych o 9.30, Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 9.30, Spraw Zagranicznych o godzinie 9.30, Gospodarki o godzinie 10.00, Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o godzinie 10.00, Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Ustawodawczą o godzinie 10.00, do spraw służb specjalnych o godzinie 11.00, do spraw Unii Europejskiej o godzinie 11.00, Rolnictwa i Rozwoju Wsi o godzinie 11.30, Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny o godzinie 12.00, Odpowiedzialności Konstytucyjnej o godzinie 12.00, do spraw Unii Europejskiej o godzinie 12.30, Regulaminowej i Spraw Poselskich o godzinie 12.30, Kultury i Środków Przekazu o godzinie 13.00, Rolnictwa i Rozwoju Wsi o godzinie 13.00, Ustawodawczej o godzinie 13.00, Zdrowia o godzinie 14.00, Administracji i Cyfryzacji o godzinie 15.00, Skarbu Państwa o godzinie 15.00, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o godzinie 16.00, Obrony Narodowej o godzinie 16.00, Polityki Społecznej i Rodziny o godzinie 16.00, Spraw Wewnętrznych o godzinie 16.00, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o godzinie 16.30, Sprawiedliwości i Praw Człowieka o godzinie 17.30, Finansów Publicznych o godzinie 18.00 i Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o godzinie 19.00. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt o godzinie 15.00, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej o godzinie 18.00, Parlamentarny Zespół do spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa o godzinie 18.45, wspólne posiedzenie zespołów zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i parlamentarzystów województwa lubuskiego o godzinie 20.00. Dziękuję.